W Mongolii buddyści wybrali nowego szefa, ale w Niemczech ewangelicka pastorka musiała odejść w niesławie. Papież Franciszek zadzwonił do nielubianego polityka z gratulacjami, a biskupi w Belgii wybierają się na uliczny wiec. Czy Ukraina przetrwa zimę bez pomocy? Czy będziemy świętowali wprowadzenie 4-dniowego tygodnia pracy? O tym będzie w serwisie informacyjnym Safira FM. Czwartek, 23 listopada. Zapraszamy. W polskim Sejmie odbyła się burzliwa debata nad projektem obywatelskim dotyczącym finansowania metody in vitro z budżetu państwa. Posłanka reprezentująca Komitet Inicjatywy Obywatelskiej Tak dla in vitro oskarżyła póki co rządzącą partię o ideologiczną likwidację programu. Projekt, zgłoszony jeszcze w poprzedniej kadencji, proponuje przeznaczenie na in vitro co najmniej $0,5 miliarda złotych rocznie. Głosowanie w sprawie odrzucenia projektu w pierwszym czytaniu zaplanowano na najbliższy wtorek. W Mongolii Dulamragchaagiin Javzandorj został nowym zwierzchnikiem głównego ośrodka buddyzmu. Jego intronizacja odbyła się w klasztorze Gandan Tekchenlin w Ulan Batorze z udziałem polityków i dyplomatów. Javzandorj, 43-letni doktor filozofii buddyjskiej, wykształcił się w jednym z czołowych klasztorów buddyjskich w Indiach. Nowy przełożony zapowiedział pracę nad łączeniem wykształcenia klasztornego ze świeckim i aktywizacją współpracy między świątyniami a placówkami naukowymi. Papież Franciszek zadzwonił do Javier Milei, prezydenta elekta Argentyny, aby pogratulować mu zwycięstwa w wyborach prezydenckich. Milei, liberalny ekonomista z koalicji La Libertad Avanza, obejmie urząd 10 grudnia. Podczas rozmowy Milei zaprosił papieża do odwiedzenia Argentyny. W rozmowie poruszone zostały tematy zdrowia, edukacji i ubóstwa. Wcześniej Milei krytykował papieża, a Franciszek nie był prezydentowi dłużny. Czy szykuje się rozejm? To zapewne okaże się w przyszłym roku. Annette Kurschus, 60-letnia pastorka, zrezygnowała z funkcji przewodniczącej Rady Kościołów Ewangelickich w Niemczech. Rezygnacja nastąpiła w wyniku debaty publicznej dotyczącej zarzutów o tuszowanie nadużyć seksualnych w latach 90., kiedy kierowała parafią w Siegen. Kurschus zaprzeczyła zarzutom. Po jej odejściu obowiązki przejmie tymczasowo zastępca przewodniczącego Rady, biskupka Hamburga Kirsten Fers. Katoliccy biskupi Belgii wezmą udział w Marszu na Rzecz Klimatu 3 grudnia w Brukseli. W opublikowanym liście wezwano katolików do udziału w marszu organizowanym przez Koalicję Klimat. Biskupi podkreślają konieczność troski o wspólny dom i wskazują na znaczący wpływ zmian klimatycznych na najuboższych. Biskupi zwracają uwagę, że uczestnictwo w marszu jest odpowiedzią na przykazanie miłości bliźniego i rozpoznawania Chrystusa w ubogich. Pierwszym potwierdzonym uczestnikiem jest biskup Jean-Pierre Delville z diecezji Liège. Ksiądz Piotr Rosochacki z Caritas Spes w Odessie zwraca uwagę, że konflikty na Bliskim Wschodzie ograniczają międzynarodową pomoc dla Ukrainy. Wskazuje, że Ukraina nie przetrwa bez zewnętrznego wsparcia, szczególnie w obliczu zimy i potencjalnych ataków Rosji na infrastrukturę energetyczną. Rosochacki podkreśla, że pomoc humanitarna dla Ukrainy maleje, a najbardziej efektywną formą wsparcia jest teraz pomoc finansowa, która pozwala mieszkańcom zaspokoić ich podstawowe potrzeby. Według najnowszych badań 4-dniowy tydzień pracy przynosi pozytywne efekty. W ubiegłym roku Polska Agencja Prasowa informowała o rosnącym zainteresowaniu skróceniem tygodnia pracy w Polsce. Na świecie przeprowadzano testy oceniające wpływ takiej zmiany. Badania z tego roku, przeprowadzone przez University of Cambridge i Boston College z udziałem 61 organizacji i przedsiębiorstw, wykazały zmniejszenie stresu i chorób wśród pracowników. Było mniej wypadków w pracy oraz znaczący spadek zwolnień chorobowych. Wzrosła także wydajność pracowników. 5-letnie testy w Islandii wykazały, że krótszy czas pracy zwiększa także aktywność społeczną. Na początku 15 rozdziału listu do Rzymian Paweł Apostoł podkreśla znaczenie wspierania w społeczności chrześcijańskiej tych, którzy mają słabszą wiarę. Zachęca on mocnych, by znosili niedoskonałości słabszych, nie kierując się własnymi upodobaniami, ale dobrocią wobec innych. Paweł wskazuje na potrzebę empatii, delikatności i miłości wobec tych, którzy zmagają się z wątpliwościami i obawami. Podkreśla, że takie wsparcie jest wyrazem jedności i miłości, na wzór Jezusa, który jest wzorem niesienia cudzych brzemion. To był serwis informacyjny Safira FM. Cieszymy się, że jesteście z nami. Niech Bóg błogosławi nam wszystkim.